Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Technicznie, poradnikowo, dzisiaj taki odcinek dosyć krótki, mianowicie chciałem pokazać, jak wymienić głowice golące w golarce Philips. Serii jest 1000, ale i w serii 3000, w serii 5000 jest podobnie, w wyższych seriach, także zaczynajmy. W zależności oczywiście od roku produkcji. Pierwsze co, przyciskamy tutaj otwieranie głowicy. Najlepiej tą głowicę całkowicie wyciągnąć z mocowań. Zostawiamy sobie tutaj z boku. I co tutaj mamy? Mamy tutaj mocowanie oczywiście i mamy małe pokrętło. I to pokrętło odkręcamy oczywiście tutaj w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Wyciągamy tutaj takie małe mocowanie plastikowe i mamy już głowice wszystkie wyciągnięte. Teraz wystarczy, że wymieniamy, kładziemy nowe głowice. Tutaj akurat mam, sama głowica jest nowa, ale noża są ze starej maszynki, także musimy tutaj podmienić. I tak oto tym sposobem, składając to wszystko, też wkładamy tutaj głowicę golącą do środka. Ustalamy tutaj mocowanie, tak jak tutaj nam pokazują nacięcia, i zakręcamy, tutaj jeszcze ustawiamy odpowiednio w nacięciach po zabezpieczeniu i mamy głowicę wymienione. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku poradnikowym. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.